i zacznijmy sobie to, a jak się przeniesiemy do fińskiej, możemy sobie jakoś bardziej drobiazgowo obchodzić ten regał. Na wejściach do klatek powinny tam być takie karteczki z informacją, że właśnie dzisiaj będziemy się kręcić z takimi identyfikatorami. Dzień dobry. My jesteśmy wolontariuszami z Międzynarodowego Centrum Kultury. Tu był taki plakat, chodzi o to, że my prowadzimy taką akcję wymiany starych docieraczy na nowe, za darmo. Nie, nie. Na pewno, bo to będzie użyte do akcji artystycznej. Którą... Starą? Tak, starą, starą, a damy pani tą nową. No! Zapraszamy też samą panią. O to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, co ta wycieraczka przeszła. Ile osób po niej się deptało i... Ile osób pamięta? Zapraszamy, w grudniu otwiera się wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury i ta pani wycieraczka tam się pojawi. Będzie fragmenty pracy, naprawdę. Jak było? Super, było bardzo ciekawie, bardzo fajne wycieraczki, bardzo brudne, bardzo z piasku, bardzo się kurzyły, ale pozytywnie. Ogólne wrażenia z akcji. Wrażenia są świetne, poznaliśmy wielu ludzi, ciekawych, interesujących, zobaczyliśmy świetne miejsca i kamienice, które wyglądają jak labirynty. No i pozyskaliśmy nasze wycieraczki. Brawo! Yeah! Zmiana funkcji tego obiektu. Czyli takiej progowej, prawda, zaporowej, na sytuację taką zapraszającą. Bardzo mi się podoba.